Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Title Tuesday przed nami, mamy 29 września 2020. Będziemy grać bardzo silny turniej szachowy. Title Tuesday jest to turniej, w którym gra bardzo dużo, dużo znanych, silnych arcymistrzów, najlepszych i na świecie, i w Europie. Także mam zaszczyt grać w tym turnieju co tydzień ze względu na to, że dopuszczeni są zawodnicy z tytułem międzynarodowym. Lub też na przykład mistrz krajowy, taki, który też posiadam. Moi drodzy. O, dzięki za follow-a. Witam cię, Slavieis. Serdecznie witam. Moi drodzy, Peter Świdler, Hikaru Nakamura. Tutaj mamy tych zawodników dosyć znanych. Jest dużo, dużo więcej silniejszych arcymistrzów, na przykład Jan Nepomniachtchi, który jest również pretendentem do tytułu Mistrza Świata. Wielu, wielu fantastycznych zawodników. Gramy 10 rund, nie wiem, czy już to mówiłem, to się powtórzę. Gramy 10 rund plus 10 rund i 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Także czekają nas 2 godziny co najmniej dobrej zabawy. Bardzo się z tego cieszę. Ostatnio pobiłem właśnie rekord w tym turnieju. Zdobyłem 7 punktów na 10 rund. Wprawdzie miałem trochę szczęścia w kojarzeniu, bo nie grałem super jakimiś arcymistrzami, no ale rekord był. A więc cieszę się z tego niezmiernie. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Nastawienie jest bardzo dobre. O, już mamy, widzę tutaj Radka Wojtaszka. Dawno nie występował w tym turnieju, także no słuchajcie, październik się zbliża, więc myślę, że coraz więcej szachistów będzie się dało za monitor i rywalizowało tutaj z najlepszymi, także fajnie. O, witam cię, Zibi, witam serdecznie. Pytanie mam od razu do was, moi drodzy. Cześć, witam wszystkich. Tury na tory, Mateusz, nie, witam cię. Jak mnie słychać, ponieważ zmieniłem mikrofon i chyba powinno być słychać lepiej. W każdym razie nie powinno być szumów. Dobra, tutaj to już, to się z tego bardzo cieszę, bo zawsze z dźwiękiem miałem problemy, teraz już jest wszystko w porządku. No i ekstra. Jeszcze zdążyło mi się tutaj nagrać, słuchajcie, filmik na YouTube'a, więc będzie jutro, w środę 30 września. Chciałem przetestować od razu dźwięk, więc będzie dobrze, myślę. Witam cię, pan Rafcio, witam, witam. Moi drodzy, jak zwykle herbata i jedziemy zaraz z turniejem. 4 minuty do rozpoczęcia, można sobie oczywiście tutaj przewinąć pasek, jeżeli to już jest retransmisja. A więc za chwilę rozpoczynamy zawody. Mamy 480 prawie zawodników, ale widzę, że coraz jest tutaj dosyć silna ekipa. Szukam siebie. Szukam. No 2700 to jeszcze nie mam. Więc szukamy dalej. Antoszu, 2613. Wow. Ładny ranking tutaj Antoszu zrobił. Cześć Ramzes, witam cię. Andrzeju, tak, sorry, że na streamie, ale umawiamy się w czwartek na 8:15. Jeśli tak, to mi potwierdź, ewentualnie na Skype'ie. Cieszę się, pan Rafcio, no, że masz inspirację w postaci postaci. Zachęcam do szachów jak najbardziej. No, dzięki Dawido. 7,5! Na 7,5 punkta to już będzie, to już jest, słuchajcie. To już jest wyzwanie naprawdę niesamowite. Ja będę się bardzo cieszył, jak wyrównam 7 punktów. Jakby się regularnie trzaskało 6,5, 7 punktów, to bym był spokojny, powiem tak. Zobaczymy, jakie partie będą. Okej. Nigdy na szachy nie jest za późno. Nigdy, nigdy, nigdy. Wiem, że to się łatwo mówi, oczywiście. Słuchajcie, ja szukam swojego numeru startowego. I ciekawe w ogóle, czy dzisiaj zagram z jakimś Polakiem. Czy nas tutaj sparuje jakimś fartem, powiedzmy. Ja tutaj ten ranking mam około 2500 chyba. Tak. 227 numer startowy. Aktualnie 540 zawodników. Także jeszcze chwila i startujemy. 2 minuty zostały. Cześć Flopsy. Wróżyłeś dzisiaj z kurzych flaków. Wyszło, że zobaczymy dziś starcie Szachuś Hikaru.
O, to by było coś, słuchajcie, to by było coś. Ale strasznie ciężko będzie się do niego dostać przy moim rankingu. Nawet jakbym jakimś cudem dwie pierwsze wygrał, może trzy pierwsze, to wtedy może, ale to będzie bardzo trudne. O, witam cię, Smoku, witam cię serdecznie. NM to National Master, dokładnie, mistrz krajowy. Tak, Piotrze, dobrze, dobrze piszesz. Tak jest, tak to wygląda. Ja już wiele razy mówiłem, jaka jest różnica między National Master a mistrzem FIDE, FMM. No moi drodzy, nie to, żebym sobie dopisywał, ale mistrza krajowego troszeczkę trudniej jest zdobyć. Znaczy było trudniej, może nie wiem jak jest teraz, no. Bo trzeba było uzyskać ranking 2300 ELO, FIDE mieć taki i zrobić dwie normy. Pod tytułem 2400 uzyskany, więc to nie było tak prosto. A teraz mistrza FIDE wystarczy mieć ranking 2300 ELO. Więc jest troszeczkę jakby powiedzmy łatwiej. Ale kto by tam liczył, moi drodzy, tytuły. Grać trzeba niezależnie od tytułu. To tak nawiasem mówiąc tutaj odnośnie tych kategorii. Okej, o witam cię strzelcu, witam was serdecznie. No tak, już jesień się zbliża, moi drodzy, więcej ludzi przy monitorach. Też już się powtarzam, no ale coś gadać trzeba. Lepiej gadać niż nic nie gadać. Okej, mamy pół minuty do rozpoczęcia turnieju i 598 zawodników. Jeszcze dwóch, mamy 600. Ok, dobra. Za chwilę rozpoczynamy i walczymy, moi drodzy, walczymy za chwilę, mocno. No dzisiaj w ósemkę uderzymy. Czemu nie, słuchajcie, w ósemkę. Nie no, 7,5 to już mówiłem wcześniej, to by było kozactwo, nie? No, słuchajcie, walczymy, bo równie dobrze może być 4, 4,5, albo i mniej, w zależności od dnia. No i mamy CM-a, mistrza, kandydata na mistrza, tak? Niech nas ten ranking nie zwiedzie. Tutaj słabych zawodników nie ma. Cóż tutaj mi zagrasz, mój drogi przeciwniku? Zaraz strzelcu, oczko cześć, zaraz strzelcu poczytam wasze komentarze. G6, dobra, gramy. Skoczek C3. Obrona królewsko-indyjska? Nie, Greenfield. To zagramy. Zagramy chyba to samo, co grałem z panem Jurijem. Zagramy H4. Coś tam patrzyłem, coś się pamięta, czegoś nie, ale zawsze na aferkę taki H4 ruch może być, szczególnie jeszcze w blicu, tak? No, ciekawy jestem, jaka będzie odpowiedź. Musiałbym sobie przypomnieć, co będzie po ruchu C5 na przykład, ale tu chyba było bicie. Też nie dam sobie głowy uciąć, nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, czy H5 w ogóle nie było zagrania takiego ciekawego. No, będziemy grać intuicyjnie, ale zobaczcie, przeciwnikowi prawie minuta spadła, myśli. Albo net mu się zaciął, albo myśli. No, ale myślę, że myśli. C6 to jest też taki ruch, oczywiście. To jest reakcja całkiem słuszna. To jest reakcja słuszna. Zagrajmy tak. Też taki ruch jest też możliwy, a tu się nie boimy, zagramy E3 wtedy. Dobra, i to jest tak. I tu już będą latały fajerwerki, moi drodzy, bo B5 zagra, będzie bronił. Tutaj już latają fajerwerki. Teraz tu i H5. No jedziemy, no co, będziemy się czaić. Chociaż też po skoczek D5 może tutaj, ale nie, chyba nie. Jedziemy tu. Nie będzie to ruch taki nonszalancki, będzie H6. H6, H5, H6, tutaj, czy tam się coś nie dzieje? Tam się coś dzieje, coś patrzyłem kiedyś w wariancik po H6, chyba trzeba bić tu, jak on tu, to tam. A, wiem, że trzeba bić, dobra, oddajemy figurę, lecimy z tematem, żeby było trochę ciekawiej. Ale wiem, że coś takiego się gra, wiem nawet chyba, że taki wariant w ogóle wchodzi, jest bicie tu, potem tutaj. Tak, i to jest, za przeproszeniem, wybaczcie mi, rozpierducha. Tutaj musi być. To chyba Jan Nepomniachtchi grał z jakimś silnym arcymistrzem. Tutaj też nie wygląda to na szybkiego mata, właśnie, bo król G6 jest. I teraz się zaczynają schody. Ale wiem, że ta pozycja na pewno jest całkiem dobra. Tu się nawet chyba oddawało tego skoczka, tylko jak to szło? Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Jak oddam skoczka, to w ogóle będzie ciężko. A tutaj jak zagram?
To już nie jestem na tyle obcykany w tych pozycjach, ale wiecie co, kusi mnie, bo coś czuję, że tak to było mniej więcej. Tak to leciało, jak to się mówi. Jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, grozi taki ruch, a jeżeli... Dobra, zbił, ale poświęcam. Co tu się w ogóle będzie działo? Chryste jedyny. Szachuś, co ty wyrabiasz? Słuchajcie, zagram chyba tu z groźbą mata. Z groźbą mata tutaj, tak? Zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika. No, ma dwie figury więcej. Król jest strasznie odkryty, ale coś kojarzyłem, że coś takiego, słuchajcie, było. I nie pamiętam, co dalej. Zróbmy dlatego roszadę, żeby wieżę wprowadzić do gry. Widzimy, że czarny traci troszeczkę tutaj tych ruchów, ale kojarzę, że coś było, więc tak trzeba było grać. Tutaj jest taki szybki ruch i wieża H1. Ciekawe, czy on jest w stanie się obronić. Dobra, wybił. Teraz kwestia czym? Hetmanem chyba nie. Tu muszę pionkiem wybić. Dobra, no leci hetmanem, wiadomo. Teraz mam dużo opcji. Mogę dać tu szacha i chyba ten ruch jest dobry. Ponieważ tu goniec daje szacha, mi król nigdzie nie ucieka. A, tam mi może uciec, ale tutaj jest szach. To jest chyba dobrze. Tak czuję. Król tutaj, to mam chyba szach tutaj. Jeszcze taka jest opcja, słuchajcie. Dobra, mam chwilę, mogę pomyśleć. No, chwilę mam niby, ale nie, no, szachów mogę dać dużo. Dajmy szacha. Dajmy szacha. Tak czułem, że może mi spróbować oddać materiał. Jak zbije tu, to mi zbije tam, ale mogę zagrać tu. Zagrajmy tak. Jedna figura mniej to nie będzie mnie bolała, bo tutaj dwie figury to już by mnie trochę bolały. Dobra, zagrał tak. Chyba muszę wybić, słuchajcie. Jedna figura mnie jeszcze tak mocno nie boli, gdyż... Może tak? Może tak. 2, 4, 5, 2, 4, 5. No, czysta figura mniej, ale jakiś tam król odsłonięty, prawda? Jakaś wieża H1 może. Tutaj gra. Mam tutaj szacha na szczęście. Mogę też zbić tu. Nie, no ale dam szacha. Dobra, Krzysztof, musisz grać szybciej. Tu jest taka opcja, ale musisz też zagrać wieżą, żeby tam już atakować go mocno. Szacha dał. Tak muszę. Mało czasu. Goniec G4 chyba jest wchodzi. Chyba goniec G4 wchodzi. Nie tutaj wszedł? No to tak. Nie wiem, czy on mi tu daje wieczniaka. Ciężko powiedzieć. Trochę mało czasu już mam. Możliwe, że jest wieczniak. Słuchajcie, niestety. Na D3 musi wrócić. Dokładnie. Tutaj to dostanę mata. No to się może zaplątałem, ale... Chyba się zaplątałem troszeczkę w ataku. Wow! Tak nawet zagrał. Szacha. Mam kilka sekund. O! Nie jest dobrze. Chyba. Tu jakiś szach. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Dobra, dostanę mata, najwyżej dostanę mata, bo nic nie widzę, słuchajcie. Chyba tak. Tak. Goniec tu. No, wieczny szach. Wieczny szach, albo będzie próbował. Próbuję. O, czyżbym uciekł? Nie, mat. Czyżbym uciekł? Dobra. Mat? Mat! Wow! No słuchajcie, działo się, nie? Na takie partie to można grać. Oczywiście mnóstwo ryzyka z mojej strony, ale... Ale jazda, słuchajcie, naprawdę... aż się rozgrzałem cały do czerwoności.
No, jasne, że on tam pewnie mógł dawać wieczniaka, no ale próbował. Dobra, no, jest zwycięstwo, przynajmniej było ciekawie. Masakra, co tu się działo? Masakra. Już słuchajcie, piszę, już czytam wasze komentarze. Ale było, muszę chwilę aż ochłonąć. Czy jak grałem z zawodnikami, którzy FIDE wbiją dopiero w tym miesiącu, to będzie się to liczyć, jakbym grał z ich uzyskanym elo, czy tak jakbym grał z bezelowcami? Nie, no bezelowcami. Jak grasz bezelowcem, to grasz z bezelowcem. Po prostu. Witam cię, Szamo Tulanin. Witam. Och, działo się. No, słuchajcie. Dzięki tutaj, chłopaki. Masakra. Przypadkowy mat. No, a to widziałem po prostu szacha, nie? Ale, dobra, jak zdążę, szybko, szybko patrzę tutaj tą analizę. Jeszcze zerknę, bo tak było ostro. Ja czułem, że tak się gra. Coś mi świtało, że tak można. Tutaj, tutaj, dobra. To patrzę, bo tam pewnie... Dobra, H5, H6. No i teraz FG, HG patrzy. Patrzy HG, słuchajcie, dobrze. HG patrzy. Oczywiście tam minus pół dla czarnych, czyli tam przewaga dla czarnych, ale afera jest przede wszystkim. Jest afera, jest dobrze. No to poszło, poszło. No zobaczcie, czyli jednak szachuś coś pamiętał w tej pozycji. Nie pokazuje źle to dla białych. W sensie, no dla czarnych tam wiadomo, bo tam liczy materiał. Ale tak, no patrzmy tylko to bicie, tak? Masakra, co tu się działo? Król G6. A skoczek D5 teraz? Nie, no skoczek G5 pokazuje. Następna partia. Oła, mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza. Zerknę z kim. A, to już, słuchajcie, nawet się nie będę. Ori Kobo. Nie kojarzę. Izrael. Nie kojarzę. D4. To jedziemy swoje granie. Okej, okay, mamy królewsko indyjsko. Zobaczymy jeszcze, jaki wariant zagra przeciwnik. Z G3. Okej, okay, to gramy tak. Skoczek. Ostatnio z juniorami robiłem też wariant, więc zagramy w ten sposób. Zagrał od razu D5. Dobra, gramy skoczek A5 z atakiem. No tak grają też, no. Okej, okay, C5. Jeżeli wybija, to skoczek wraca. Też z BC jest ciekawe. No właśnie, muszę się zastanowić. Odbiję pionkiem. I czy pionkiem było dobre? Skoczek D4. C5. Tutaj, to tu. Skoczek ma na B7 pole. No bo skoczek na D4, tak? Lub skoczek na E5 wchodzi. Ale skoczek na E5 to hetman C7, goniec C4, koń na H5, bicie tu, no tak. Skoczek E5, no to ewentualnie zagram, nie wiem. Może goniec D7 po prostu, nawet oddam parę gońców. No chyba, że coś lepszego za chwilę wymyślę. Zobaczymy. Aha, bo skoczek teraz się broni, więc po skoczek E5 ja mogę zagrać koń D7. Racja. No właśnie, on tutaj od razu kombinuje w ten sposób. Zagramy koń D7 z opcją tutaj. Nie, no to teraz mam dobrą grę. No to lecę tak. Lecę po swoje. No jasne, że tak może być zagrane. No muszę F6. To tak, jedyny minus jest taki, że ten skoczek mój za bardzo nie ma gry. Zgrajmy wieża E8 z planem takim. Tak, żebym się tu tylko nie władował, żebym tego skoczka nie przegrał. Wieża B8 może. No właśnie, o tym mówiłem. Żebym się tylko nie władował i się władowałem. W prostą taktykę. Kurczę. No nie mogę odbić skoczka niestety. Bo tam na D5. Czyli podstawiłem. Wieża B8 chciałem, też pomyślałem. No dobra, tego może wezmę. Ale to już biało oddycha, bo niestety centrum mi strasznie rozbił. Jednak podstawiłem taktycznie.
bardzo prosty sposób. No tutaj muszę, tego będę niby męczył. Tutaj postaram się coś jeszcze. Może jeszcze aż takiej mocno tragedii nie ma. No dobra, tego będzie bronił, wiadomo. Gdzie skoczek ucieka teraz? Serio, tak można? Kurczę, felek. Bije. Słuchajcie, jeżeli mi tutaj chciałem bić, tu, ale potem gra mi C6. Cholercia. Aha, mogę tutaj zbić. Za trzy figury. Nie, nie mogę. 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 Za trzy figury. No muszę w ten sposób, innej drogi nie ma. Hetman D5, jeszcze jest zwierzę E6. Stoi to chyba źle mimo wszystko, ale spróbuję to utrzymać, tą pozycję. Ja to mam się z tą grą, z arcymistrzami, słuchajcie. Trzy figury za hetmana, ale mam też pionków mniej trzy pionki, prawda? Tak, próbujemy. Czy to się trzyma póki co? Niech mi ktoś powie, czy to się trzyma jeszcze? Jak tu się rozwiązywać w ogóle w tej pozycji? No on tu idzie na mnie, nie ma w ogóle żadnych skrupułów. B4 będzie chciał grać. I wieża A6, wieża A7. Ciężkie ruchy przede mną. Wieża A7 chyba. Nie, wieża A7 nie, będzie zły ruch. Tutaj? Przede wszystkim schodzę ze związania może najpierw. Czasu coraz mniej. Skoczek E7. No strasznie jestem ścieśniony figurami, więc na pewno biały ma lepiej. To bez dwóch zdań, ale z praktycznego punktu widzenia może coś tu jeszcze się uda zaczarować. Jakbym skoordynował dobrze figury. Pierwsza koordynacja. Tu. On B4 będzie mi szybko grał. Niestety, będzie miał szybko B4. Druga koordynacja. Tu i potem gońcem tu. Taki jest plan. Zbić jednego piona trzeba. Teraz się robi problem. A tu zagrajmy. Może tak? Próbuję wymienić. Słusznie, próbuję. Chyba powinienem to wymienić jednak. Trudno, poszło jak poszło. Tak, G4 wchodzi. Jeszcze taki mam ruch. Już nie mam. Niestety nie wygląda to dobrze. Czy jest przegrana oczywiście, no ale wiadomo, szachuś jeszcze pogra chwilę. Muszę oddać figurę. Chyba się trzeba żegnać z tą partią, moi drodzy, niestety. No, podstawiłem taktycznie, więc już słabo tam potem się hulało. Tak, tu już nie ma co zbierać. Oho. Może tak, coś. Ale nie, to już za słabo stoi. Za słabo to stoi. No nie, tu nic nie ma. Dobra, trzeba się uczciwie poddać. Szkoda. Kurczę, stałem dobrze. Tak mi się wydaje, że stałem dobrze. Zerknę nawet na kompa. Mówi się trudno. Za łatwo partię oddałem. Widzicie? Jest dobrze tutaj. Skoczek D5? Skoczek D5? Nie widziałem? A, to zawsze ryzyko. Skoczek bije tu, skoczek B6. D5, tak, no właśnie, skoczek D7. Wiedziałem, że jest dobra pozycja. W takich sytuacjach nie wolno podstawić. Niestety ja podstawiłem. I wieża B8, widzicie, moi drodzy, nie ma tutaj strzałów. Na takie strzały trzeba uważać. Skonsolidować figury i byłoby dobrze. No tak, skoczek D5. To dalej mi się już nawet nie chce patrzeć. Anna Kubicka gra z Nakamurą, mówicie? O, już patrzymy. Już patrzymy. A, to ma szczęście dziewczyna. No, pozdrawiamy Anię. A, już chyba nie gra. Widzę, że już chyba nie gra.
Strzelcu tam, no zobacz, po tym ruchu skoczkiem na d5, jeżeli bije, no to jest strzał tutaj, tak? Muszę wybić i hetman d5 z szachem bierze mi wieżę. Niestety. Z drugiej strony, jak na to patrzę, to może trzeba było na to iść po prostu. No, taktycznie po prostu podstawiłem, ale to w blicu, to wiecie, to wiadomo, że blitz to blitz. No, w klasycznej partii bym sobie chyba na to już nie pozwolił. Wiedziałem, że to jest dobra pozycja. W ogóle ta pozycja już czarnymi jest całkiem fajna. Po prostu centrum tutaj atakuje. A co on zagrał tutaj? Tu uwierzył. Aha, no dobra. No e5, no, tak trzeba grać. Mówi się trudno, no. Miał koleżka szczęście, nie? No dobrze, moi drodzy, czekamy na rundę numer 3. No, co zrobić? Nocny pako, gra z pingwinem, remis. O, ładnie, Marcin Sieciechowicz. Tutaj nikt nie odpuszcza, moi drodzy, tutaj nikt nie odpuszcza. Arcymistrz znany, nieznany, trzeba ich tam gonić. Gaju Czes jeszcze walczy. Tutaj te warianty. No tak, tu biały ma remis na pewno. Czarny będzie jeszcze grał, oczywiście. Ma grę za darmo. No, to teraz już tutaj. Tym pionkiem ja bym tak nie szedł szybko. Bo król tu będzie męczył, ja bym uważał. No nie, to czarny to gra sobie. Spokojnie. W ten sposób. A, weźmie pionka. Zawsze w blicu na sekundach lepiej jest, gorzej jest się bronić, lepiej jest atakować. Tak, lecimy dalej, smoku, pewnie, że lecimy dalej. O, no i po zawodach, no. Tak to jest z tym gońcem na wieżę, niestety. Sporo remisów. O, mamy ukraińską arcymistrzynię. Zobaczmy tutaj. Wiem, że nie powinienem patrzeć, tak? No ale... No już piękna dziewczyna, no oczywiście, słuchajcie. Co zrobić? Trzeba grać. Dobra. Dajmy tak. No jak zbije? Nie zbiła. Dobra, system Botwinnika jedziemy. Czyżby system Botwinnika zagrała tutaj nam WIMK, Queen Irina. Nie zagrała, zagrała sobie spokojniejszy wariant. To zagrajmy tak. Ok, zagrajmy sobie spokojnie. Jak nam wybije skoczka, a wybije to pionkiem. Gońcem na luzie. Skoczek D7 do E5 będzie się dobijać. No właśnie. Tak potraktujemy szybciej. Pionka na D5. No, roszadę zrobić trzeba, zaraz zagram C4. Grajmy. Witam Cię, Piotr. Cieszę się, że trafiłeś w końcu na live'ka. No i co, czarne chyba są zadowolone z tej pozycji, coś mi się tak wydaje. Chyba tak zagram w ogóle C5. Zaskoczyłem ją chyba. Na B7 będę próbował męczyć. Teraz tak, skoczek D7, wieża chyba C1, bo jak B6 to tutaj wybije. Tu będzie wisiał? Nie, no nie wiem. Moment. Tutaj? Przyjmuję tą ofiarę bez mrugnięcia okiem. Okej, okay, no dobra. Wiem, że tu będzie jakaś inicjatywa. Tu bez dwóch zdań. Teraz kwestia jakiegoś tutaj wybronienia się. Jakby się tu ustawić? Wiecie co? Pokuszę się na pionka. No goniec D5, to skoczek E1 zagram. Będę grał dosyć pasywnie. Tu muszę uważać na ten ruch. Spróbuję pasywnie. Jest ten pionek.
Tutaj wieża C1 mi się przyda, żeby na C4 nic. A, tu podstawiłem pioneczka, to teraz już gorzej. A spróbuję się przerzucić tutaj. Wzięła. Słusznie. Jak podstawiłem, to trzeba brać. No i na F4. Okej. G5 będzie mi groziło. Gramy tak. Dobra, wyrównało się w pionach, ale ja mam te pionki do zaatakowania. G5 zagra, skoczek E2, goniec D3. Bierze E1 po prostu. No i będziemy grać ciężkimi figurami, o ile wymieni. Ja bym nie wymienił na jej miejscu gońca. Ona pewnie też tego nie zrobi. Wymieniła. Okej. Okay. Jak to dalej teraz próbować cisnąć? Podstawiła piona? Nie, tutaj będzie strzał. Zaraz, ale... Aha, wieża jeden. Wezmę tam. Jakiś lufcik muszę zrobić, słuchajcie. Ten lufcik może być ryzykowny, ale muszę. Ja zagram G3. Okej. Wracam hetmanem, bo zaraz tu jakieś opcje będą. Tutaj jak mi pionek zaraz zacznie grać mocno, muszę próbować wymienić hetmany. Dobra, wieże zdwajam. Tutaj męczę pionka. Ok. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? Wieża B8 chyba. To wieża na B6 z planem tutaj. Coś takiego mi świta w tym momencie. Ważne, żeby tutaj trzymać na pewno taką opcję obronną, żeby tutaj, żeby ona nie mogła nic za bardzo mi zrobić. Tak trzeba próbować grać, oczywiście. Takie jest założenie. Ale jak będzie? Jak będzie, jak będzie? Internet chyba już szwankuje. Słuchajcie, zagrała F5 mocno. I zagrajmy tu. Na aferkę najpierw, na pionka, na szacha i potem pionka bije. Czy ja mam tutaj strzał? To ona mi weźmie tu. No ale to dobrze. Na B1 weźmie, ale rysunek więcej. Ojej, no to dobra. No to... Nie widziała bicia na B1. To wyszło troszkę za darmo. Dobra, dzięki serdeczne. Z kobietami nigdy nie wie, nie wie się, nie? Nie, panie Piotrze, ja tu żadnego drinka, herbatkę ciepłą, wiesz, soczkiem z mięty sobie popijam. Nie, 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 absolutnie to... No wiecie, nie mierzcie mnie swoją miarą. Żartuję. Nie, nie, tutaj herbatka musi być zawsze na sportowo. Witam cię, Adrianie. Witam cię serdecznie. No słuchajcie, relacjonujcie mi, jak tam nasi Polacy grają. Na infoszachu chyba też jest relacja. Strzelcu piszesz, że nie można było chyba zagrać wieża 7. Oj, teraz to już... A, już to powiem wam szczerze, no jakoś tak, na razie nie będę patrzył na tą pozycję. Jest trzecia runda, czekamy na czwartą. Po czwartej rundzie jest kilka minut przerwy, więc wtedy sobie przeanalizujemy leciutko. A teraz zobaczmy, może ktoś znany gra. Jeszcze Hikaru gra. Już nie gra. Już wygrał chłopak. Kariakin. Kariakin gra.
Słusznie. Pionek wzięty, wolniak musi być i już jest dobrze. No to chyba wymiana. Król tutaj jest zawsze w kwadracie. Dokładnie, król C4. Bicie. No i tak, pionek zasuwa. O, to w ogóle król C8. To lipa. No dokładnie tutaj. Na to się zawsze patrzy z boku, jak lepiej się patrzy. Wszystko się wie, jak się czyjąś partię obserwuje, moi drodzy. Tak to zwykle bywa. Smoku, piszesz, Krzychu, chyba również rywalka spojrzała na twoje... Jesteś niezmiernie miły. Mój panie moderatorze. Uwielbiam te twoje komentarze. Są takie... Znaczy, no akurat nie o tym mi chodzi, ale tak... Są takie grzeczne. Dzięki, dzięki, Smoku. Zapomniałem, że dzisiaj jest Athlete Tuesday. Mam nadzieję, że dużo mnie nie ominęło. Ominęła cię pierwsza partia, która była mega zwariowana. Ale jeszcze dużo myślę, że przed nami. Tak, dwa punkty są. Cześć, X7Tris, witam cię. Nie męczysz mnie wariantami, strzelcy, absolutnie. Analizuj, jasne. Jestem za, a nawet za. Na Twitcha, tak. Piotr pisze, przekazuję pozdrowienia i wyrazy uznania dla tego, ile robi dla szachów w polskim internecie od pana Bielczyka. O, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana Jacka Bielczyka. Grałem z panem Jackiem kiedyś partię jedną klasyczną, jak miałem lat 14 lub 15, ale chyba 14. Było to w Kowalewie Pomorskim. No muszę się pochwalić, wtedy zremisowałem. Byłem tak szczęśliwy, że głowa mała. Graliśmy obronę Pirca. Czy ja ją grałem czarnymi. Broniłem się, ale byłem taki dumny. Wiecie, jedna partia może zmienić człowiekowi, powiedzmy, no, karierę szachową, tak, sposób myślenia. Nie wiem, jak to nazwać. Czasem tak bywa. Pozdrawiam również, pozdrawiam. Dostałeś się tu X Eventris z YouTube'a. Właśnie oglądałem zapis sprzed tygodnia. Super, cieszę się. Szach dobry. Szach dobry. O, cześć ebk.pl. Dawno się nie widzieliśmy. Dzięki, dzięki, dzięki za powodzenie. Jak się patrzy na szachownicę z boku, to od razu się widzi 3 razy więcej niż normalnie. A pewnie. A to tak jest, to jest normalne. Kiedyś pamiętam też na Mistrzostwach Europy w szachach szybkich w Warszawie, a to było też dobre lata temu. Akurat nie grałem szachów błyskawicznych. Tak sobie przyjechałem porobić zdjęcia, grałem na drugi dzień szachy szybkie. Sobie porobiłem zdjęcie, sobie obserwowałem tych najlepszych, jak grają blica. To powiem wam, faktycznie widać dużo, nie? Ale był taki jeden zawodnik... Siurgunov Sanan bodajże, tutaj też występuje w tym turnieju, nie wiem czy teraz, ale ogólnie występuje, no to gościu tak wymiatał, że ja nie nadążyłem w ogóle z wariantami, co tam może być zagrane. On tak zamiatał na sekundach i to takie ruchy, że głowa mała. To robiło wrażenie. No to są już kozacy, są ludzie, którzy potrafią grać w szachy. Dobra, mamy tutaj arcymistrza rosyjskiego. Zerknę tylko, czy znam nazwisko, nie znam. No ale jest drugi arcymistrz już na horyzoncie, więc też fajnie. No to jedziemy C5. Jestem ciekawy, co zagra skoczek C6. Okej, okay. Co skoczek C3? Skoczek C6 grajmy. Okej, okay, goniec. No dobra, skoczek D4. Tak chyba grają. Dzięki, dzięki za followa. Tak chyba grają. Wiecie co? Biję tutaj to po prostu. Jakoś tak. Nie wierzę tutaj jakieś w te warianciki. Zagrajmy normalnie. Tak, spróbujemy DB5. Okej. Jeszcze goniec C7. Obym nie przesadził. Nie wiem, jak to grać, szczerze mówiąc. Teraz troszkę się jakbym pogubił lekko. Bo E5 będzie. No to wyprowadźmy gońca może tak. To teraz tak. Czy tutaj wybić można? Ktoś mi powie. Chyba trzeba. Prawdopodobnie wybił? To gramy tutaj, pilnujemy tu i gramy D5.
Teraz jakbym się chyba lekko rozegrał, tak mi się wydaje. Zaraz hetman d7, takie normalne ruchy trzeba robić. Hetman f3 może? Hetman f3 jeszcze chyba może zagrać. Nie tak wtedy? To nie może. Okej, okay. Tutaj goniec dobrze, że pilnuje skoczka. Pionek w zasadzie pomaga, chyba. Wybił? Nieźle. Hetman f3 teraz będzie chciał zagrać, tak jest. Zagram tu, zagram... Ale w ogóle będę chyba dobrą grę pod tym, ale on sobie gońca otworzy. Okej. Okay. No jeszcze oczywiście mam tutaj opcję zbicia i to chyba będzie najlepsza droga. Potem f6 może mi zagrać, to też nie wiadomo. Goniec silny. Słuchajcie, jeszcze jest wieża na e5. Ciekawe, muszę chwilę się zastanowić. No zagrać tu. Tu. Zawsze mogę pionka zbić, ale nie, pionka nie mogę. Tu wybiję. P5. No tak. Chyba dobrze zagrał w ogóle. Dobra, słuchajcie, bijemy na C3. Zagram F6. Mam nadzieję, że to się uda. Potem hetman D6. Chodzi o to, że ten goniec jest słabszy. Ten pionek słaby, on jeszcze tak może zagrać oczywiście. Nic na to nie poradzę, na ten ruch nic niestety nie poradzę. Zejdę ze związania sobie na F8, tu H6 zawsze zagram. Jasne, że tam hetman może mi wejść. Postaram się to powymieniać. Jaka to jest końcóweczka? Jak to wygląda? A może wieża E5 było też ok. No widzę takie prostolinijne ruchy, aby tutaj nie podstawić i przytrzymać po prostu. Dobra, tak. No to H6 zawsze zagrać trzeba. Ok, ja to wymienię. Okay, próbujemy wymiany. Jak on zagra w ogóle D4, jest C4 i ten goniec jest uwięziony na amen, więc to też się nie opłaca. Tak zagra, to też zagram tak. Więc on ma problem, nie my. To bez dwóch zdań. Tylko teraz na czas trzeba zerkać. No on raczej chyba musi wymienić, chociaż chyba musi. Nie wiem, jego sprawa. Jak wymienia, to wymienia. Gdzieś się przedrzeć królem. Czy zostać tutaj, czy iść w tą stronę? No pójdę na D8. Kulturalnie, chociaż na D7 można też było. Na D7 chyba lepsze. No i co teraz, szachuj, zagrasz tu? Tutaj? Tak, nie? I wolniaka robimy do końca. Tak zrobimy. Król przynajmniej jeszcze pilnuje pola C5. Lecimy pionkiem. Prawo myślę, że jest prosta. Pionek do góry. Wysoko. Teraz pytanie, czy tak zagrać? No chyba tak. No tutaj wygląda to na dobrą pozycję. No dobra, otwieram gońca, ale tu jak wybije, to wtedy hetman chodzi na B4. Chociaż mogłem poczekać, szczerze mówiąc, jeszcze wymianę hetmanów zobaczyć, ale chyba nie. Poszło tu jednak. Czy wybić to hetmanem? Ciekawa końcówka. Mam pionki na czarnych polach. No pionkiem wybijamy. Większe problemy będziemy stwarzać. Większe praktyczne problemy. Tu się wszystko trzyma. Pionek wolny. Wygląda to dobrze. Dobra. Szacha możemy dać. Jednego. No jak zagra hetman D2, to przegrywa. Mam król C5, tak nie zagrał, okej. Okay. Tu się chyba trzyma. No idziemy pionkiem do góry. Trzeba zasuwać pionem.
No będzie szukał kontry, jasne. Tak? Żeby mi się nie przedarł nigdzie. Aha, tam się przytrze. Kurczę. Czasu mało jest. Słuchajcie. Tutaj szach, tu. Kurczę, za mało widzę. A, mało czasu w ogóle. Jeszcze raz. Figurka więcej. Dobra. Tutaj to już jest dobrze. To już jest wygrana. Słuchajcie, mamy zwycięstwo! Mamy zwycięstwo z arcymistrzem! Tak jest! Szachuś, dobrze. Dobrze, szachuś. Jest bardzo dobrze, słuchajcie. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Ajajaj, działo się. Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców będą 24 października, rzecz jasna. I też bardzo silne mistrzostwa się szykują. Sporo arcymistrzów już się zapisało polskich, także będzie niezłe widowisko, myślę. 3 minuty plus 2 sekundy, 9 rund. Trochę mało rund, ale zawsze można się do czegoś przyczepić. No generalnie ja się nie czepiam, jest bardzo fajnie, tak? Chociaż mistrzostwa na pewno na live'ie byłyby ciekawsze, no ale co zrobić, jak jest. Nie mogę się przyzwyczaić, że streamujesz, jak jest ciemno na dworze. Jeszcze niedawno słoneczko w tle świeciło. Nie przeszkadza ci ta jesienna pogoda przy grze? A nie, ja jesień uwielbiam. Dzięki serdeczne za follow'a. Adrianie, jesień jest wspaniałym okresem dla mnie osobiście. Uwielbiam jesień. Uwielbiam, no i koniec, no. Po prostu lubię jesień. W ogóle lubię trochę chłodniejsze klimaty. Dobra, tak jak mówiłem, po czwartej rundzie jest chwila przerwy, więc możemy sobie tutaj zerknąć na tą partię na żywo. Analizka, warianty puszczamy. No i co? UI nie działa. Jeszcze raz. Ok. Nie działa? Co jest? Co tu się wydarzyło? Nie wiem, czemu analiza nie działa. Tak, trzeci punkcik jest. Tak jest. Moment, moment, moment. Analiza. No, co się dzieje tutaj? Czemu nie pokazuje wariantów? Witam cię, witam cię serdecznie. Dzięki. Już patrzę, co tutaj się dzieje. Dlaczego nie mogę przeanalizować partii? Dobra, wyłączę to w ogóle. Jeszcze raz. Co ten czeskom tak wariuje tutaj, nie kumam. O co biega? Dobra, zrobimy inaczej. W nowej karcie otworzę sobie tutaj partię. Gry. I analiza. Jest szachownica cała? Jest szachownica cała.
i zerknijmy. Zaraz, zgłupiałem. A, dobra, nieistotne. Nie, siedzimy na tej stronie. Nie wiem, dlaczego nie pokazuje mi oceny komputera. Ktoś ma pomysł jakiś, może? O, jeszcze teraz mryga, czy... Dobra, słuchajcie, odświeżę, nie wiem, co się dzieje. Żeby to tylko nie z mojej winy było. O, są warianty, dobra. Jakieś odświeżenia były potrzebne widocznie. Dobra, zagram tusk, tu i konik. Okej, czy pokazuje bicie na E2? Zapewne nie. No tak. Ja wiem, że tu się gra koń E7, koń C6 i się tutaj trzyma tego pionka, tylko jakoś nie chciałem tych pozycji grać, troszeczkę chciałem coś innego. Dzięki, Pit. Dzięki, Pit Black. No postanowiłem walnąć, hetman wybił, d6, ruszatka. Ja przyznam szczerze, to chyba arcymistrz tak jakoś nie wykorzystał tej szansy, tak czuję. f4 pojechał mocno, skoczek f6 cały czas pokazuje, nie boi się tutaj, żeby... No tak, nie boimy się grać koń f6 tutaj, no ale to wiecie, to zawsze w partii jest inaczej, bicie, konik d5. No ale dobra, goniec d7, to partie internetowe, duża przewaga jak widać. f5... Skoczek. Dobra. A, właśnie, powinien zbić. Powinien zbić arcymistrz, żeby trzymać gońca cały czas tutaj na przekątnej i uderzać mi w punkt E6. To by miał lepiej. No właśnie. Zagrałem słabo debiut, partię wygrałem. Co będzie odwrotnie, jak będzie odwrotnie? Nie wiadomo. Roszada, król H1. No, bicie. Tu już wiedziałem, że jest dobrze. Tak. Czułem, że jest dobrze, bo goniec C6. Zobaczcie, jest przeważka według kompa. Słusznie. Koniec G5, D5 i on wybił, nie, zagrał tu. Hetman D7 jeszcze pokazuje. Hetman D7 było dokładniejsze niż wieża E8. Wiecie dlaczego? Już tłumaczę. Bo jeżeli wybija mi na F6, ja wybijam tu i gra hetmanem na F3, to wieża, a na D8 i bronię bardzo mocno punktu D5, skoczek się nie przedziera razem z gońcem. Piękna gra by była. A to tak od ręki się gra wieża E8, ale to też dobry ruch, jak widać. Zbił. Hetman F3. No właśnie, tutaj C4? C4 pokazuje? Nie wierzę, co jest po C4. Znaczy, taki ruch mi się również podoba, ale muszę przeliczyć, co po biciu, bo bicie mnie interesuje. Bicie najgorsze? Po prostu bicie. Aha. No jo, wow. C4 bicie. C4 bicie i po prostu gram B5, tak? I trzymam gościa. Goniec jest tak piekielnie mocny, wieża już na linii. Nie no, wieży... Nie no, czarne, świetne. Słuchajcie, powiem w ten sposób. No, blitz to blitz. W długiej partii taki ruch, no, może by się wymyśliło, tak? Kiedy turniej w UKS Kopernik, od połowy października ruszają zajęcia, znaczy zajęcia chyba już ruszają, a spotkania piątkowe ruszają od połowy października. Dobra, trzask, chyba gorszy. Witam cię, Szpaku, dzięki, pozdrawiam Szczecin, bardzo mi miło. Jaki ruch tu lepszy pokazuje? C4, ale zamiast C4 wieża E5? Cały czas do tego C4 się mimo wszystko miota. No dobra, poszło jak poszło, pewnie trochę gorzej, ale nadal czułem, że jest ok. Wieża E1. No i hetman D6, dobra. A5, to taki ruch trzeba raczej zagrać. I król F8. No to szachuś zaczął kombinować. H4. H6. Ok. Król G1. Wybitka. Wieża E8. Wymiana. No dobra, no i trzeba to wycisnąć, nie? Trzeba wycisnąć, bo tak jak już mówiłem, goniec jest słabym tutaj punktem po stronie białych. Hetman E3. Dobrze. Król D8. Słusznie. No słuchajcie, radio dzisiaj przyszedł mi nowy mikrofon, tani jak barszcz, jakość niesamowita, jestem tak szczęśliwy, bo tamten mikrofon to było tragedia, po prostu tragedia. Dobra, mamy arcymistrza, Wiktor Michalczewski, to jest bardzo dobry arcymistrz, dobra, jedziemy do 4.
Jak dobrze kojarzę. A nie, to jakiś młodszy. To nie tego chyba kojarzę. No ale jest trzeci arcymistrz. Dobrze jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy. Królewsko-indyjska czy Greenfeld? Greenfeld. A wiecie, co ja na Greenfelda tutaj zagram zaraz? Bum! Lecimy. Gramy H4, nie boimy się. No i się zamyślił ptaszek. Dobra, sorry, nie będziemy lekceważyć tutaj arcymistrza oczywiście. To oczywiście gram na aferę. Dobra, taki ruch też wykonują. No, taki ruch też wykonują. Trzeba grać tak, będą grać tak. Tutaj będą grać. Okej, tu będą grać. No to bijemy tu. Aha, jemu chodzi o to, że trzyma punkt H5. Słusznie. Dobrze, 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 dobrze sobie pograł tutaj przeciwnik. To trzeba mu oddać zasługi. Zagrał dobrze, a my wrócimy grzecznie tak. Goniec musi grzecznie wrócić i pilnować tego. Słuchajcie, ja nawet zrobię tą roszadę krótko. Tutaj się chyba nic nie dzieje. Aha, tutaj moment. Dobrze zagrał bicie. E5 będzie strzał. No ale para gońców. Tu mi się właduje. Będzie nieprzyjemnie. Wybić mi się za bardzo nie chce. No ale wybiję. I wracam. No teraz H4 nie jest najlepszym punktem w tym momencie. Niestety H3 byłoby lepsze, ale jest jak jest. Jest para gońców. Może coś z tego się uda jeszcze, słuchajcie, zrobić. Zrobię tą roszadę. No zrobię, dlaczego nie? Roszadę trzeba zrobić. Okej. Wymienić. Wymienić. Idę trochę na łatwiznę. Ale wieżą z E musi zbić, bo pewnie będzie się bał bicia tutaj pionka. Ja go wezmę, bez skrupułów. Chyba. Chyba tak uczynię. Dobra. Nie, 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 nie. Tutaj gramy. Tu mi się chce F3 zagrać. Ale te H4 przeszkadza teraz. No dobra, ale jest ta para gońców przede wszystkim. To jest to. Jakby się udało zagrać G3 i F3. F3 to mi tu się właduje. Nie, ale trzeba F3. Właduje się tu, to ja się właduję tutaj królem. No i jest pozycyjka do gry. H5, ok. No, królem się podciągnę. Ok. Może jakiś A4? A czemu nie? Będziemy go straszyć. A5 będziemy straszyć. Trzeba taki ruch. Jak mamy gońce tutaj, takie siekacze, trzeba tak grać. Lecimy daleko. Lecimy. Wiem, że może to być też słabość, ale z drugiej strony tutaj też patrzymy na. No dobra, dobra. Ja wiem, że tutaj jesteś arcymistrzem, jesteś mocny. Jedną wieżę zbiję. Jednego szacha tam. Tutaj. Przestraszył się. Żebym tylko ja się nie przestraszył. Nie wiem, jak grać, powiem wam szczerze. Może tu spróbujemy tak po prostu. I F4 jakieś zasunąć trzeba by było chyba. Tak, zagrajmy. O właśnie, i wybijam z tego skoczka. Dobra wersja. No na C4 słabszy będzie na pewno ruch, bo wybija mi tu skoczek na A4. Będzie miał też jakieś tam odejście. Na G4 zagra na pewno. No musi na G4. Zagrał tu jednak. A może nie bić? Może trzymać? Może tak? Nie, no bijemy. Okej. Tutaj pilnujemy C5, pilnujemy tu. Wieża C1 tu pozwoli nam, czy wieża B8 wymyśli? Mądrze, mądrze. Tutaj. Nie wiem, dlaczego tu zagrałem i skoczkowi nie pozwoliłem. Chyba trochę źle. G3. Z drugiej strony też nie ma się jak do mnie dobrać. Tędy. Ok.
Zbić nie mogę. Nie mogę zbić. Mam mniej czasu trochę. Wyskoczka oswobodzić z powrotem. Dobra, wracam z koczkiem, jest dobrze. Bierze D3, gonie C3, się trzyma wszystko. Póki co. No tak, ale on też tak stanął całkiem chyba. Dopróbować coś napierać, wieża A8. Że tu. Skoczek wróci na B6. To mogę tu trzasnąć? Nie mogę. Bo mi trzaśnie na E3. No i lecimy. A, ten ruch może nie jest bytowy, chociaż wybił. Znaczy zagrał tu? Okej. A wieżą. Tak. Czuję, że to jest dobra, ale mogę źle czuć. Dobra, ryzyk fizyk. Ryzykujemy. Albo i nie. Dobra, wracam tak. Wrzucę mu remis. W ogóle nigdy nie wrzucam remisów, ale tym razem wrzucę. Dobra. Chcę wygrywać na siłę. Ajajajajaj. To pograłem fatalnie. Jeszcze tu. Nie, to nie jest jeszcze fatalnie. To jeszcze nie jest fatalnie, Krzysztof. Tak? O, mam go, bo tu biorę piona. Mam go i więcej czasu, słuchajcie. Bum! Haha, mam cię, robaczku. Mam cię, robaczku. Szach. Damy szacha. Słuchajcie. No dobra, odejdę grzecznie, chociaż to już bez znaczenia większego. Będzie grał do końca? Kurczę, muszę uważać, żeby mi tam nie władował pata jakiegoś. Pata nie ma. Trzeba uważać do samego końca. Masakra. Jest zwycięstwo, słuchajcie, z kolejnym arcymistrzem. No masakra, co się dzisiaj dzieje? Jest dobrze, 4 na 5 to jest już... To już jest koks, to już jest koks, słuchajcie. No masakra, masakra. Idzie bardzo dobrze. Ale to też wynika z tego, że mój przeciwnik chciał wygrać na siłę. No, widać ewidentnie. Słuchajcie, no w tej pozycji tam się pomylił. W kluczowym momencie nie będę całej partii patrzył, ale tutaj goniec dobrze też z wieżą współpracuje, bo broni też, wiadomo, G3 i tutaj zawsze mam te wieczne szachy, powiedzmy. Nie zmieniłem kubka, zmieniłem mikrofon. Dzięki, chłopaki. Kurczę, masakra, co tu się działo. Czwarty GM i drugi? Nie. Drugi pokonany? Już się pogubiłem. Dobra, ale jest drugi pokonany, tak. Trzeci GM? Nie, czwarty. Trzeci GM i trzeci GM, drugi pokonany. Tak, tutaj, no tak, tu już chciałem wybić tu, ale on by trzasnął, tu by mi zbierał piony. No właśnie, tam jakaś jakieś E6, wieża E4, coś tam bym na pewno namieszał, ale tu już wolałem jednak trzymać to, tak. A przeciwnik... no na siłę chciał wygrywać, by powtarzał, to by był remis, tak? Goniec, tutaj wieża weszła. Na szczęście po tym ruchu był ten ruch. No wieża B7 nie może zbić w ogóle, bo nie dogania tutaj do przemiany. Król E6. No i tutaj to już jest dobrze, bo tu trzymam i biorę biorę pionka. No a tutaj się machnął, nie? Wieża B6. To już tam widzieliście. Okej. Może pokażę końcowo to. Jego końcowy błąd. Wieża B6, no tak. On może myślał, że tylko tu mogę, tak?
No tak pewnie myślę. Dwie damy i to mamy. Pisałem, że idziemy 7,5, a może 8. No, słuchajcie, dobrze idzie. No i kolejny, oczywiście, arcymistrz Wugar Rasulow. To już jest chyba, to już jest jakiś koks, z tego co kojarzę. To już musi być jakiś koks, ale my też jesteśmy koksami. Więc lecimy. A, tak grają, dobra. Jak tu się najlepiej gra? Tu się gra taki, F3 się gra. F3 jest najlepsze. Z tego co też pamiętam. Tak łatwo nie będzie, mój drogi przyjacielu. Jakiś tam troszkę się znało. Znowu mi się chce zagrać tutaj, no ale gram z arcymistrzem, to wiecie. To może być troszkę nie teges chyba. Za szybko. Szacha można dać prawdopodobnie. Bez znaczenia większego i tak C5 zagra. No taki Greenfeld, nie? Okej, no tak. No gram tutaj. Wiem, że może nie trzeba, ale... No nieźle. No tak. Tutaj. No widzę, że już mnie przeciwnik miesza. No muszę tutaj bić niestety. Cóż to za nieprzyjemna pozycja. Spróbujemy tak. Tak, spróbujemy. Trochę mam mniej czasu. Widać, że nie chcę wymian. Ok. No to co? Idziemy na niego, nie? Co mamy do stracenia? I zaraz H4 pociśniemy. A już teraz sam chcesz wymiankę, drogi przyjacielu. A tu podstawiłem w ogóle. Wracamy. Jednak nie ma tak lekko w te szachy. A3 trzeba. Nie, no wiadomo, czarne mają tu lepszą pozycję. Tak, zagrajmy. Tutaj wymiana. Nie wygląda to dobrze, ale wymienić muszę. Nie no, jest fatalna pozycja oczywiście. Jestem w totalnej defensywie, rzecz jasna. No ale jeszcze gramy, gramy. Dobry ruch. Bardzo źle to stoi. Teraz wieża D8. Stoi to bardzo źle, muszę się bronić po prostu. Za duże podjaranie. Tutaj zagram? Tak. Nawet bym powiedział, jest bardzo ciężko. Jakieś tutaj sztuczki może na hetman F6. Jeszcze mnie wiąże, świetnie. No wiem, że osłabiam punkt F3, ale coś takiego grać muszę. A wieża D2 jeszcze mnie tutaj... Nie no, oczywiście mnie tutaj dusi strasznie przeciwnik. To bez wątpienia. Oraz z dwóch zdań. Duszę nie na maksa, nawet wieżą żadną nie mogę aktywnie zagrać. Nawet na B2 nic bronić. Pograłem trochę ciemajdowato. Tutaj? A tu? Dobra, biję. Okej. Tak. No wybić musi, to ja skoczkiem. Aha, tu podstawiłem.
No tak, no co jeden. Tu jak wybiję, to przegrywam. No, to widzicie, no to już nie ma tak łatwo, nie ma tak lekko. No dobra, jeszcze powalczę bez tej jakości. Aha, tutaj wjeżdża. Nie, no dobra, wiecie co? Kurczę, felek. No nie ma co patrzeć. Muszę od razu zerknąć, bo nie można też tak grać debiutów. Na ten moment to wszystko jest w porządku, chyba jeszcze zerknę, czy ja w ogóle. No to F3 dobre jest, na pewno tak się gra. Za gładko poszło teraz, nie? Wyssali ze mnie energię. H4 pokazuje, słuchajcie, żeby grać. A i pokazuje. Ale goniec C3 też trzeba. Goniec G7. Następnym razem nie będę się patyczkował. Gramy te H4, koniec. C6. Goniec A4. No tak. Troszeczkę źle, faktycznie, żeby przytrzymać jednak trochę związanie i tutaj skoczka ewentualnego. No w tych strukturach trzeba uważnie grać białymi, bo czarne naprawdę mogą się nieźle rozegrać. No i to widać, tak? C5. Czarne nie mają problemów oczywiście. W debiucie również. Roszada, tak. Dlaczego nie wziąłem pod uwagę w ogóle bicia tutaj? Się zastanawiam. Dlaczego ja tego nie pod uwagę nie wziąłem? Szachuś, co z tobą? Mam D2. Za szybko poszło po prostu. D5. A wieża C1. Przecież standardowy ruch wieża C1. Dlaczego też tak nie zagrałem? Rzadko te warianty po prostu grałem teraz. Może dlatego tak się usprawiedliwiam, że tak nie poszło. No tutaj widać, że mnie trochę koksi, nie? No trzeba tak. Nadal wygląda może nie najgorzej. Tylko G3. Najgorzej pewnie nie. Wieża E8. Goniec H8. No Hetman F4 to przesada, jak widać. Koń F5 w ogóle. Wow. No to trzeba być Carlsenem, żeby taki ruch zagrać. Czy znaczy, bo wiadomo, że bić nie może, tak? Ale co ten ruch daje? Aha! Na E3 się przerzuca. Dobra. Fajne. Tylko mnie zastanawia. Aha, tutaj, tu i tu. No fajne. Koń F5, bardzo fajny ruch. Nadal przechodzi? Czy już ocenia go źle? No ale w ogóle motyw. Ważne, żeby motyw taki widzieć tutaj. Koń F5. Ciekawe to. Ciekawe to naprawdę. No nie widział. Ja nie widział, niestety. Tak. E5 plus taki duży mam? Czego ja tutaj w ogóle nie widzę? O matko boska! Zobaczcie. E5 brałem gońca na C4. A! 4 rundy zostały do końca. Było 6. Ja cię gwiżdżę. Zobaczcie, moi drodzy. E5. Nie wziąłem figury. Ależ jestem tutaj ciemniak. Po prostu masakra. Ale bym miał na rozkładzie arcymistrza kolejnego. Trzeci z rzędu. Ale by było. Słuchajcie, trzeba było szampana otwierać. Ajajaj, E5. Czy wy to widzicie, co ja widzę? Oczywiście, zgoda, że po tym ruchu tak bije tu, 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 jak komputer pokazuje, że tam tych pionków trochę zbiera, no ale umówmy się, no. Dwa piony mniej, ale no nie, no szachuś. Ale powiem wam szczerze, jakoś się mocno nie tego, nie stresuję ani nie denerwuję. Jakoś zachowuję ten spokój póki co. No ale E5. Kto by przypuszczał, że GM zrobi taki duży błąd, tak? Że widzicie, ludzie też chyba się tam trochę pocą przed drugą stroną monitora. No było blisko. Było blisko. No poszło tak. Tam już chyba cudów nie ma. I coś tutaj poszło. Koniec Hetman tu. Jak dalej grać? Koń F1. No zgoda, że tam jakoś można było próbować. No tutaj to się posypałem, to wiem. Zagrałem słabo. Dobra, tu nie ma co patrzeć. Zapomnijmy o tej partii. Zobaczmy, jak tutaj grają zawodowcy. A jeszcze grają? Już nie grają. O, Hikaru się potknął. A ten zawodnik, słuchajcie, jest bardzo dobrym graczem. Ja go pamiętam kiedyś z Mistrzostw Europy na szachach szybkich w Dżigajew. Tak. To jest taki arcymistrz, 2600, chyba 50 około, bardzo ambitny zresztą. Takie sprawiało wrażenie przynajmniej. I ograł na Kamurę. No nieźle, nieźle. Rosjanie to, wiecie, cisną, cisną. Dźigałko Siergiej.
Tak szybko? 7 posunięć? Z takim koksem? Aha! Słuchajcie, zapewne ruch deklarowany, ale po tym ruchu to co on tam niby chciał grać? Dlaczego on tutaj? Co tu się w ogóle stało? B6. Dobra, nie potrafię tego wyjaśnić. No to nie jest miniaturka, tylko jakaś tam podstawka. Kolejny arcymistrz. No, lekko nie będzie oczywiście po porażkach, jak się tyle... Biorel... Oła, to jest dobry arcymistrz. Bardzo się cieszę. Jedziemy. Walczymy. Tak, te same domki będziemy ustawiać. Okej, D6. Tego nie lubię. Gramy A5. Znaczy lubię i nie lubię, no. Normalne. Próbujemy tutaj A4 przycisnąć. No i gramy A4. Okej. No dobra, ale teraz kwestia co dalej, nie? No dobra, gram tak. Przytrzymam. W pewnym momencie jest bicie. To tak, grajmy. Czy mogę E5 tu i tu? Chyba mogę. On mi zagra tak prawdopodobnie. Tego piona będzie mi chciał wziąć. Tak czuję. Wziął. Gramy tak. Jeżeli wybije mi tu skoczkiem, słuchajcie, prawdopodobnie walnę gońcem. Tak powiedziałem, czy tak zrobię? Tak chyba muszę. Dzięki serdeczne za followa. Nie wiem, czy to jest dobry wybór w ogóle, bo na końcu tutaj są wymiany. Będę miał izolaka, no właśnie. Ale zaraz, mogę teraz tu i tu kopnąć. Albo tu kopnąć. I czekać. Nie no, tutaj kopniemy. I tutaj. Jak to wygląda w ogóle? Skoczek zmyka. Chyba konia 4 to było troszkę nie wypał. I C5. I tutaj będzie się dobrze, myślę, goniec na B7 czuł. Tylko jeszcze jest hetman F3. Ale to wtedy jakoś wieża A7? No tak muszę tym gońcem grać koniecznie. Słuchajcie, czy wymiana hetmanów będzie tutaj ok? Tak, zagrajmy. Jeżeli zagra tak, to ja spróbuję F4. Gramy F4 od razu. Potem H5. Próbować trzeba cisnąć, ale taki ruch mnie martwi, niestety. Nie zagrał. Zagrajmy tak teraz. Nie wiadomo, jak tu się też przebijać czarnymi. Nie widzę tutaj opcji przedarcia się. Tak, H4? Czy H4 będzie dobre? Może nie być zbyt dobre na ten początek. To jak to rozgrywać? Może po ludzku, tak. Żeby tu bronić, chcę zdwoić wieżę. Tu nie mam strzału żadnego? Dobra, czuję, że przeciwnika tutaj po prostu tańczę z nim. W tym momencie. Jakiś hetman też B2 jest możliwe, żeby niczego nie podstawić. No król jest w centrum, tutaj nie może być dobra pozycja. No jeszcze tak, króla troszeczkę wyżej. Aha. Aha. O, czy coś tu widzę taktycznego? Nie widzę. No tak. Trzeba grać.
No to tutaj. No pozycja jest czarnymi. W czarnym jest fantastyczna pozycja, słuchajcie, no. Co tu w ogóle się wyrabia? Tylko czas, czas, czas. Przede wszystkim czas. Jakaś taktyka tu na pewno się dzieje. Tylko jaka? Nie mogę przesadzić też z biciem na A2. Rzecz jasna. Teraz chyba mogę w ogóle. Teraz chyba mogę. Tak, zagrajmy, żeby mieć wieżę E8 w razie czego. Tutaj. Tak. Aha. Czy przesadziłem? Może nie. A tu? Ale się dzieje, mało mam trochę czasu. Co ja teraz grożę? Grożę wzięciem hetmana. Hetman za bardzo nie ma chyba odejść dobrych. Tutaj wziął. Ale zaraz, bije hetmana. Tutaj szach, tu. Co jest w ogóle? Nie rozumiem. Tu nie mogę, bo mat. Aha, tutaj, dobra. Bierze F1, dobra. Wybił. No to mam teraz chyba jakiś tam ruch typu goniec E8? Tak, goniec E8. Wszystko się trzyma. Wieża C2 tu grożę potem. No wieża C2. Król się chowa, jest bezpiecznie. Dobrze, no to tu jest dobrze, słuchajcie. Tu jest dobrze. Tak. Jest zwycięstwo z trzecim arcymistrzem. Słuchajcie, nie wiem, co się dzisiaj dzieje. W ogóle dzisiaj jest Eldorado arcymistrzowskie, no. Masakra. Masakra. Co tu się w ogóle dzisiaj wyrabia? No, powiem wam, jestem bardzo zadowolony. Z tej partii w ogóle też jestem bardzo zadowolony. Wow. Jest bardzo dobry arcymistrz ten Indrotiescu. Jak to się czyta? Kurczę, to są ciężkie nazwiska. Lorda Czesku? No nieistotne. W każdym razie kojarzę właśnie tego arcymistrza Mołdawia, tak? Mołdawia, dobrze. No nie, no jest świetnie, no. Jest świetnie. 5 punktów na 7. Przecież to jest rewelacyjny wynik w takim turnieju. Partia, bo jestem ciekawy, czy ja w ogóle to dobrze pograłem. Znaczy, on nie pograł na pewno najlepiej, tak? Ja czuję, że oni nie grają najlepiej tej pozycji. W ogóle wcześniej A5, jaki ruch pokazuje, bierze pod uwagę. No, jest dobrze, jest dobrze. A4, tak, dobra, skoczek. D5, koń B8. No D5 trzeba grać chyba. Skoczek. No A3, tak. No i E5. D5 bym grał. Grałbym D5. Koń E7, E4 i na tego piona się czaił. No ale wybił. Może nie wiem. Myślał, że tu jest tylko wybicie. Tak. Hetman C1. DE pokazuje. Wow, jeszcze lepszy ruch. D to jest chyba jeszcze lepszy ruch. Z tego względu, że tutaj się mam opcję na zapakowania na D4. No ale poszło jak poszło. Skoczek wybił. Pionek na E5. Goniec mi się spodobał. Dobra, wybił tu. No to chyba źle, bo myślałem, że jak tu wybiję,
tutaj i on tutaj i tutaj. To tak te pionki mi się nie podobały, ale z drugiej strony mój goniec może być aktywniejszy. Tak, nie ma źle tutaj jednak. Pionki jednak nie pozwalają też skoczkowi wejść. Tutaj jednak byłoby spoko. Jak widać, goniec zbił tu na C6, goniec na C3, hetman tutaj. Ha, i mój przeciwnik może myślał, że tu już mnie atakuje. Koń E4 nie jest najlepszym ruchem, bo F5 od razu go odstraszam, tak? Nigdzie tutaj wejść nie ma. Skoczek D2, no i szybkie C5, nie? Chociaż F4 też pokazuje. Ciekawe. To są wszystko ciekawe ruchy, słuchajcie. C5, F4, prawie na równi. C5, no ale tak trzeba raczej gońca tutaj. F3, F4 od razu F4. No ale goniec, wydawało mi się, że trzeba. Nie, no tutaj czarnymi się chyba stoi dobrze. No tak, F4 jeszcze tutaj, wiadomo, się będzie cisnąć tutaj. H5, no taki ruch ja planowałem tak, ale trzeba pamiętać o G4 i zapcha tutaj mi pozycję. Ale H5 się zawsze przyda po ewentualnym wybiciu i wtedy H4. Hetman D3, dobra, wieża A na E8, wszystko w tempo poszło. A co by było pod tym ruchem? Mnie zastanawiało. FGHG H4, czyli jazda po prostu na króla. Nie zważając na nic. No dobrze. Poszło tak. Wieża G1. Bicie na G3. Dobra, HG. Wieża E6, H4 można było jednak. Ale to tak wiecie, to się tak tylko gada. Blitz to blitz, tak? Król ucieka, no tam patrzymy tylko na komputer, to tak, król E2, hetman E5, no to czułem, że jest dobrze. Ale on też jakoś tak jakby powiedzmy, nie powinien mieć też strachu. Chociaż tu ten pionek robi też karierę, bo tam wiadomo, hetman się wpakuje. Hetman E3, okej, okay. Hetman G7, no taki ruch profilaktyczny, żeby tam nie wjechał mi hetmanem. No i G4, dobra. HG? H4, dobrze. H4 poszło. Jest wszystko w porządku. G5, wieża F4. Takie też standardowe posunięcie, słuchajcie, na blokadę tych pionków. Ja wiem, że może nie ma jak się niby przebijać, ale pytanie trzeba sobie zadać takie, co ma zrobić biały. Wieża F1. No i atakujemy. Tutaj. Tam chyba nie było niespodzianek. No taki ruch zagrałem właśnie, że po tym ruchu, żeby mieć tam potem później opcję ewentualną na E8. Wieża F2. Zawsze taki ruch trochę wyczekujący, jak już mam się tak tutaj wyrażać. Goniec E4. A no tak. Goniec E4 pokazuje. No właśnie specjalnie kompa wrzuciłem, żeby wiedzieć, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Ale słuchajcie, która to była runda? Która to była runda? Siódma? Jeszcze trzy? Tak, chyba jeszcze trzy rundy, więc chyba teraz jest krótka przerwa. Z tego, co kojarzę. Króciutka przerwa, dobra. Hetman A2. Hetman C3, dobra. Król G8. Tu się niby trzyma. Wieża H2. No, zobaczcie, szachuj znalazł jedyne posunięcie, które wygrywa. Wieża F3. Słuchajcie, z takich posunięć jestem dumny, naprawdę. Ja rozumiem, jakby były jeszcze jakieś trzy inne opcje, no to może nie trudno znaleźć, ale jedyny ruch, wieża F3, wow. No nie chcę zapeszać, ale dobrze idzie, nie? Dobrze idzie, trochę się widzi. Wiadomo, wszystko się może wydarzyć jeszcze. Ale fajnie to wygląda. Wieża zbiła tu, no to tak, no to tutaj to już przegrana, ale co można było innego? Wieża A1 można było zagrać, ale nie, no to prosta gra. Tu bijemy, tu bije. Technicznie jakoś bym chyba dał radę. No tak, tutaj już krzywdy nie ma, bo idziemy tutaj. Wiadomo, że jedną wieżę nam wybije, ale goniec ładnie też broni. No po zawodach, tak. Tutaj już jest koniec. No jakby wieża nawet zagrała na D1, to nawet można zbić na D2, potem pionka, albo najpierw pionka. Bez znaczenia, jak już wieża nas nie atakuje, to jesteśmy spokojni. Dobra. Jest spoko. Jakieś partie trwają. Ja tu gadu, gadu, a tu. A, no tak nie można. Hej, panowie. No remisy po trzech ruchach. Aj, aj, aj. Powinni im dać po 0,75. No dobrze. Koledzy, jak to się mówi.
Żigałko Siergiej jeszcze walczy? Już nie. Już wygrało. No to też jest niezły kot na te blice, niezły. Koks, kot, koks. Brzmi jak brzmi, ale brzmi dobrze, myślę. Jako faworyt, jeden z lepszych w ogóle zawodników. Kariakin się potknął. Kariakin się potknął i... Ja mam tyle samo punktów, co Kariakin. Słuchajcie, jest szansa, żeby zagrać stop, stop, stop jakimś arcymistrzem. To by mnie bardzo interesowało. O! Dajcie Nakamurę, dajcie Kariakina, no zagrać z kimś tutaj byłoby fajnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dużo naszych rodaków już miało okazję zagrać z takimi zawodnikami, na pewno. Ale ja nie miałem, więc ja chętnie sobie tutaj zapoluję na takiego arcymistrza z najwyższej półki. Może, może się uda, może się uda. Na razie nie patrzymy w tabelę tam niżej, tylko tutaj to co widać, zobaczcie, no Żigałko Siergiej 7-7. Ciśnie chłopczyna, nieźle. Ładnie, ładnie. Hikaru w tamtym tygodniu chyba wygrał turniej. Teraz ma jedno potknięcie właśnie z Chigayevem. 6-7. Tak tylko zerknę trochę niżej, czy jakiś Polak tutaj się klasyfikuje dosyć wysoko. Naszych tutaj arcymistrzów, czy ktoś się tutaj... No nie mówcie, że ja tu będę jednym z lepszych. Nie no, jest Lichner, jest Radio. Szachuś ma trochę słabszego Buchholca na pewno. No, Szachuś jest trochę niżej, ale też ma 5 punktów Szachuś. Goriaczkina, również silna arcymistrzyni. No, tak. Gaju był wcześniej, możliwe. Dzięki za czujność. Już patrzę, bardzo, bardzo możliwe. Tak, zgadza się, Gaju ma 5,5. No, fajnie. Walczymy, słuchajcie. 5 punktów na 7 to jest świetny wynik. Jeszcze dwie partie. Nie, trzy partie jeszcze. Okej. Okay. Czekamy na kolejną rundę. Tak jest. Lecimy po rekord. No to... 5 punktów, to musiałbym wygrać teraz 3 z rzędu, ale wiesz co, jakbym wygrał 3 z rzędu, ja nie wiem, czy ja bym się w ogóle nie złapał do pierwszej ósemki. Jest to prawdopodobne. Mistrz międzynarodowy z... Znaczy z Brazylii, ale nie znam, patrzę nazwisko. Gramy, walczymy. E4, no to lecimy C5. Dobra, zagrajmy A6. Dobra. Go. No i się mi wpakował tutaj, no, cwaniaczek, D6. Walka punkt D5 oczywiście następuje. Teoria się już skończyła. Wiem, że zbicie będzie słabe. Jeżeli zagrać, myślę, że można. Ok. Skoczek F6. Myślę, że też będziemy tutaj... Jedna figura zawsze podeprze troszeczkę. Też G6. Właśnie. Wybić trzeba raczej. No tak, G6 wygląda fatalnie. Niestety. No, zagrajmy B5. Aha, tu są jeszcze jakieś opcje. Kurczę, jest goniec na G6. Dopiero teraz zauważyłem. No to teraz fatalnie, fatalnie. Ale... Zaraz, no tak, no. Hetman D7, szach tu. No tak, no. Cóż ja mogę, biedny żuczek? No nic nie mogę. Podstawkę zrobiłem niestety, bardzo prostą. Pozamiatane. No skoczek C7, król D7, ale fatalnie zagrałem debiut.
Dobrze, smaku nie będę patrzył na fotki rywalek, nie będę. Tutaj będę z jakością mniej tańczył. Nie będzie dobrze, jedynym atutem. Aha. Moment. Może jeszcze. Nie, no dobrze, skoczek C. Tutaj, nad czym on się zastanawia w ogóle? Goniec bije z szachem, tutaj bije mi wieżę. No i muszę odbić. Goniec ucieka, wszystko gra. Stoi to źle, po prostu. Aha, bo jeszcze jest opcja król na E7 i jak biję tu gońcem, to ja biję tu. Tutaj, biję tu, ja biję tu, on tu. Ja wracam, on ucieka gońcem, tutaj, tu. No tak, muszę. No niestety jest czysta jakość mnie. Jeszcze jakbym miał białopolowego gońca, to jeszcze jak cię mogę, można coś walczyć, ale teraz w tej sytuacji to jest po prostu źle. No próbujemy tam jakieś H5, nie? Wariackie zagrać. Hetman co? G8 i tu pionami będziemy cisnąć? Bo nie, na tym skrzydle będzie nas mocno męczył. No idę tym tutaj spróbuję cokolwiek szarpnąć. Tutaj coś, no tak, szarpię. Tak, no nie wiem. I tak stoi źle wszystko. Tutaj bronić trzeba. Tam, no jeszcze bym podstawił, świetnie. Wracam. Aha, tu mi wisi. A niech bije. Zagram. F4, wybije. Skoczek. To próbujemy. Może jakieś cuda się jeszcze wydarzą teraz, gdy wybił tutaj mi gońcem skoczka. Wieża F6, tu będziemy patrzeć, tu pionek jest. Tylko tak stoję w miejscu, nie? Za bardzo nie mam tutaj perspektyw. No tak, zagrajmy. Pytanie, czy wybić hetmany? Nie, no hetmany wybije, to będzie łatwiejsza gra dla przeciwnika. Na pewno. No tak, muszę. I twardo bronić. No perspektyw na atak, w ogóle na cokolwiek tutaj chyba to nie ma. No zejdę zaraz królem ze związania. Chociaż tutaj, tędy chyba. Tam się pakuje. Tu powiedzmy, tutaj się otwiera. Tak. Aha, tu jeszcze wieża wchodzi, a to dobra. Tu hetmanem muszę bronić. Nie, no oczywiście jest źle, nie? Jest źle, moi drodzy. Nic nie widzę, nic nie widzę tutaj dla mnie pozytywnego w tej partii. W tej pozycji. Idziemy. Aha, hetman tu jeszcze wjeżdża. Nie zagrał? Co on w ogóle kombinuje? Daje mi jakiekolwiek jeszcze tutaj nadzieję na cokolwiek. Tak? Ile ma czasu? Aha, ma 9 sekund w ogóle. To jedziemy. Tutaj, tutaj, tutaj.
Jakaś szansa na cokolwiek? Nie, no tak, to jakieś maty groszą. Tutaj. Żebym niczego nie podstawił. Słuchajcie, nic nie widzę. Kompletnie. Biję. Nic nie widzę, kompletnie. Co tutaj w ogóle się wyrabia? Wygrywam to, czy nie? Jest! Mamy to! O rety, sobie tak ględziłem pod nosem i się udało. Masakra jakaś. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, że mam mało czasu. Ajajajajajajaj, szachuś, ale masz farta dzisiaj. Ale masz farta w ogóle, masakra. Pięknie. Po takim słabym debiucie. Ale słuchajcie, no nie mogę po prostu, no nie mogę, no. No nie mogę. Nie mogę przeżyć, co się dzisiaj wyrabia. Ale wniosek jest jeden. Im gram gorzej debiut, tym te partie potem wygrywam. A im zagram debiut dobrze, to potem jest odwrotnie. Nie rozumiem. Coś większe. No tak, ale wiecie, to takie są oblice. To wiadomo, że tam cuda się działy o wiele większe, no. Masakra. No dzięki tutaj chłopaki i dziewczyny, jeśli są za wsparcie, no masakra, no ale to jest. No ale widzicie, no tutaj faktycznie nic nie ma. Tak mówię, już nic nie widzę praktycznie. No i gram te E2, licząc na mata, taki goniec tu wchodzi po prostu. Tu chyba nic nie było. No nie, no tutaj goniec się dobrze broni. No tak, tu nic nie ma, prawda? No nic nie ma. Wieża nawet. A no wieża nie może, no tak. Aż mi się łapy zaczęły trząść. Dobra, jest punkcik. No. Wiadomo, że słabo zagrałem. A zobaczę po prostu w debiucie, chociaż po tych kilku ruchach, jak należy grać, bo może się powtórzy za chwilę wariant. Trzeba grać E5? Można grać E5. No. Powinno być wszystko w porządku. I co po skoczek F5? No, smoku tak. Jakby były dwa zwycięstwa, to w ogóle jakaś pierwsza ósemka może się szykuje. 6 punktów już to jest. Ła. Nie, pierwsza ósemka to chyba nie. Za słaby Buchholz. Tam trzeba mieć 8,5 bodajże, żeby być w pierwszej ósemce. Ale co pod tym? Skoczek F6 pokazuje. Ha, te warianty tutaj. No tak. Tu można było przejść do innych wariantów. H6, skoczek F6, G6 złe już było. Nie, 3, tak, no to ta pozycja jest zła, bo G6 jest już tutaj fatalne. Tutaj tempo jest mniejsze, mieć skoczka na F6 i już bym gońcem zagrał, więc byłoby dobrze. No ale, jak to mówią, punkt je punkt. Dobra, zerknijmy na faworytów. Jeśli grają, a grają, Żigałko, Siergiej. Oj, 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 oj. Niestety, niestety, niestety. Już kolejna partia. I znowu mistrz międzynarodowy. A nie arcymistrz? Nie znam. No nieistotne. W każdym razie jedziemy. Kurczę, blade. Dobra. Okej. Okay. Wiem, że tak można. Dobrze. Tak można. Tak można. Okej. Okay, tak można grać również. No, Hikaru niestety nie wleciał. Dobra, goniec D3. No i teraz tak. Tutaj skoczek C3. Skoczek C3 trzeba grać. Hetman E2, goniec C3, coś takiego. Chyba. Zagrajmy tak jeszcze na wszelki wypadek. Wiadomo, że on zagra A5. No i zagrajmy chyba H3, chociaż H3 nie chcę przesadzić. Hetman E2 tutaj z planem.
Skoczek na d4 wjedzie, no to tutaj. To hetman f2 chyba się trzyma. Ja planuję zrobić długą roszadę w ogóle. Skoczek d7. Dobra, jedziemy z długoszkiem. Jedziemy z długoszkiem. Co, będziemy się czaić? Z tutaj goniec c2 teraz będzie dobra? Chyba będzie. Pilnuję pionka, wieża d1 jest. Zaraz zagram h3. I nie pozwalam zagrać d4 skoczkowi. Nice. Dobra, muszę chwilę pomyśleć teraz, bo oddaję... Chłop oddaje mi figurę. Nie, no dobra, nie ma co myśleć, biorę. I tu. Powiedziałem, że nie ma co myśleć, jednak trzeba było. Tutaj to mi bije wieżą, więc muszę pilnować tego punktu. Dobra. Jak to mówią, jak masz przewagę, to wymieniaj. Z jakim planem teraz, żeby tu król mi... Król tu i skoczek tu najlepiej wybił. Moment, czy to hetmanem brać? Czy pionkiem i mieć święty spokój? Czy to będzie święty spokój w ogóle? Nie, no, hetmanem. Nie będę psuł pionów. No jest figura więcej, ja nie widzę jak tu ma... Aha, tu skoczek A4, jakieś tutaj są opcje, aha. Tutaj są gwiazdy. Dobra. Teraz bądź mądry i się broń. No, no właśnie. Dobra, tak wieżyczką zagramy, będziemy tu bronić. No hetman A2, no to ja muszę wieża D2. Tutaj zawsze będę pilnował w razie czego. No ale no, jakąś inicjatywę może tu i ma przeciwnik. Może i coś tu jest. Może i coś tu jest. Lekko nie ma, opowiem wam tak. No jest ta figura, ale lekko nie ma. Tutaj pojechał. Wieża D2. Tylko nie wiem po co. Znaczy tu i tu chcę zagrać szybko. Czy na to mi... W ogóle czy ja mogę tak zagrać, jak on zagra... Tutaj zagrał? To go. No teraz tu. Uciekamy. Uciekamy królem. Jeżeli zbije tu, to bije hetmanem i bronię. Aha, mi odbije? Bo król tutaj. Może mi odbije. Ale z lepszą wieżówką. Tak, już tu widzę pewne wymiany z lepszą wieżówką. On w ogóle na to chyba musi pójść. Bo inaczej ja już gram tutaj. I szybko skoczka oswobodzę. No właśnie. No właśnie, właśnie. Tutaj. Gramy. Skoczkiem bije. Hetman bije. Nie. Zaraz. Ja tu trzymam tą figurę więcej. Już nie. Wow, nieźle. A może zbić w ogóle hetmanem? O, pewnie, że hetmanem. Bijemy hetmanem, słuchajcie. Jak to wychodzi w figurach? Dobrze to wychodzi w figurach. Tu się wszystko teraz trzyma. Tak, ważne, żeby figury moje były blisko, żebym tutaj nie gafy nie... Wieża D2 dobrze stoi, żebym gafy nie trzepnął żadnej. Dobrze zagrał. Kurczę, blade, dobrze zagrał. Trzeba mu to oddać, niestety. O, rety, może... No nie, tu nie mogę. Tak. Dobra, niech ty
dwie wieże się bronią, bo nie wiem co dać. Jasne, zagramy G4. A, G4 źle chyba, za mocno. Za mocno, bo tą hetmana gdzieś wpuszczę. Dobra, ale tak, już zagrajmy. Tutaj się trzymamy. Wieża D6 grozi. On ma mało czasu. To jest mój atut. To jest mój atut. Kurczę, ja mam teraz mało czasu. Oj, gońca podstawiłem. Kurczę blade. Wiedziałem, że coś tu zaraz podwalę. Cholercia. Dobra. No niestety, widzicie. Podwaliłem gońca. No była wygrana partia, na pewno. Na pewno, na pewno, na pewno. Na 100%. No dobra, ale to wiecie, gdzieś tam się w przyrodzie musi wszystko wyrównać za te wszystkie moje farty wcześniejsze. Niestety, zerknę tutaj. No, na pewno byłem lepszy, słuchajcie. To jest w tej pozycji, myślę, że lepsza jest, tak? Nie? Komputer ma co innego do powiedzenia? Nie, jednak dobrze. Plus jeden praktycznie. A tylko zobaczę te poświęcenie, no. Co za czerwony symbol? Nie, to jest coś tam, jakieś znaczki na czeskomie, nieistotne, myślę. Kurczę, felek, no. A było blisko, słuchajcie. Było bardzo, bardzo blisko. W ogóle to była która runda? 9? Dzięki serdecznie za follow. A to 9 runda była? No dobra, wybił, wybił. Tu jest minus? Nie, nie może to być minus. To jest minus? 0 pokazuje. Hetman A8. Dobra, ale powiedzmy tutaj tak, jak to poszło. Tak. Dajmy mu chwilę pomyśleć. Minus 2? Wow, możliwe. Nieźle. Wybicie, wybicie, dobra. On tu, ja królem tu. On hetman. Co ty tam, smoku, żeś zrobił jakiegoś mema? Hetman A2, plus 1 jest. No właśnie, wiedziałem, że jest dobrze. A, nie mema, tylko ten, no spoko. Poszło dalej tak, król E2, skoczek E4, no i hetmanem trzeba bić, tak? Gońcem pokazuje, wieża B1, czego ja nie widziałem w ogóle? Aha, goniec tu, bo ja w ogóle F5 tylko widziałem? Nie wiem dlaczego. Wieża B1, tego ruchu nie widziałem. A, to są ciężkie ruchy w ogóle, kurczę, do znalezienia, przynajmniej dla mnie. Ale wydawało mi się to praktyczniejsze. B4, dobry ruch, bo skoczka mi nie wypuszcza. G4, wieża. G6, no król F3 można było spokojnie odejść. Tutaj szybką grę trzeba było stosować, no ale dobra. Ale słuchajcie, było blisko, ja się cieszę, że w ogóle z takimi 2700 liczosowskim rankingiem walczę po prostu, no walczę z nimi i tam udaje się ich kopnąć czasem. G5, tak, tutaj podstawka. No ta pozycja pewnie jest do utrzymania, tak, jakoś tańczyć gońcem. W ogóle też zabrakło mi trochę takiego cwaniactwa internetowego, tak mi się wydaje. Wieża D6, hetman C5, co on tutaj dalej patrzy? Wieża C6 jakieś pokazuje. No to ten, trzeba mieć dobrą wyobraźnię geometryczną. No wieża C6, dobra. Hetman E7, H4, a to trudne ruchy są wszystko już teraz, aby nie podstawić. No tutaj podstawiłem, niestety. Tańczył mi hetmanem. No, koło remisu, tak? Pokazuje. No dobra, praktycznie. No tak, tutaj nie ma co zbierać. Dobra, słuchajcie, no została nam ostatnia runda. Dobrze mówię? Tak, jeszcze jedna runda nam została. A ile ja mam punktów? 6. No nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Zobaczymy, z kim przyjdzie nam grać rundę numer 10. Także spoczko. No, oczywiście jakbym tą rundę wygrał, rekord by był wyrównany i szansa na pobicie rekordu by była. No, ale nie można mieć wszystkiego. Dzisiaj i tak jestem mega, mega szczęśliwy, bo już jest tam z 3 arcymistrzów chyba pokonanych. Potem sobie to dokładnie jeszcze przejrzę. Wow, 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 wow. No i dobrze.
Miejsce było 59, ale rekordowo punktów miałem najwięcej to 7. Tydzień temu właśnie 7 zdobyłem. Ale dzisiejsze jakby było na przykład. Dzisiejsze 6 już jest według mnie lepsze, bo z lepszymi zawodnikami te punkty były zdobywane. Także tak bym to określił. Dobra, mamy GM. No jest GM. Zerknijmy tylko na niego. Znam. Mocny, mocny jest. Lecimy. A6. Zobaczymy, jak zareaguje. Wszyscy chyba dobrze reagują. Tak jest. Tutaj trzeba grać to. Ktoś tam patrzyłem. Dobra. Wrócił. Koniec C5 trzeba. Myślę, że D6 się zawsze przyda. H6. Tutaj? Tak po prostu? Dobra, zróbmy tą ruszadę. No, zagram tak, mimo wszystko. Lecimy, skoczek D4. Nie ma się co pieścić tutaj z zawodnikami. Król G7 się przyda. Tu się ładuje, no tak. B5, 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 B5. Czy grać B5? Bierze B8, B5. Bardzo bogata gra figurowa, to przyznacie. No mi się podoba. Nie wiem, jak to ocenić, ale mi się podoba. Niby takie pola słabe, ale się trzyma. Przepraszam, najmocniej zagra tutaj na F5, to gramy B5. Goniec spokojnie wraca. Tu jeszcze jest opcja, jak bije, to jakiś skoczek B3 ewentualnie. No to silny zawodnik jest w ogóle. Okej, tutaj trzeba podeprzeć pionka. Druku wieżą może wejść za chwilkę. Dobra, no jakieś konkrety tutaj, tak. Co grozi? Tu grozi wzięcie, tutaj bić. Czy nie bić? Chyba bić. Nie, bicie będzie chyba nie najlepsze. Powiedzmy tu. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam, typu coś tutaj, tak mi się wydaje. Że chyba nic złego tu się nie dzieje. Hetman H5. Aha, hetman H5. No ale co z hetman H5 to tutaj. Co mi zrobisz, jak nie złapiesz? Bić nie możesz, bo będziesz miał w trąbkę zaraz na H8. Mój drogi przyjacielu. Okej. Hetman dobrze stoi. Czy zbić skoczkiem? Nie, na pionkiem. Aha, tam się chcesz władować. Słuszna twoja. Czy tutaj można? Tu mi nic chyba nie grozi. Chyba tutaj mogę zagrać sobie spokojnie. W ogóle F5? Teraz? F5 może być bardzo dobrym ruchem. F5 chyba będzie dobrym ruchem. Hetman D1 musi zagrać. Hetman D1, wybicie może jakieś. Wieża C8 jeszcze. Zróbmy takie wtrącenie. Dobra. Teraz pytanie, czy F5 się pchać, czy trzymać to spokojnie? Czuję, że mam lepiej. Czuję, że mam lepiej. Teraz skoczek B6 tutaj, tutaj. Jakiś skoczek F3 jeszcze. Coś świta. Żeby skoczek mi krzywdy nie zrobił. F5. Wiecie co? No gram te F5. A nie, zbij mi tu, tu, tu. Mało czasu. Się robi. Może hetman. Hetman C6. Jeżeli koń E7, to hetman na C3.
Teraz chcę wziąć pionka. Trochę może to. Wow! No to już kozak. Co on tutaj w ogóle? Bijemy. No wiem, może to być ryzykowne, ale bije, no. Tutaj hetman C3. Hetman C3 tu. No bije tu. Czy on bije mi teraz wieżą na F6? Było to prawdopodobne. Kurczę, felek. Trochę pochrzaniłem. Tak? Szach? Król F3, skoczek E2. Ajajaj. Niestety. Tak muszę walczyć. Ja mam mniej czasu, nie? Niestety mam mniej czasu. Bronić trzeba. Jak to wykorzystać? Wiem, że jest lepiej. A tak. Potem bić na H2. Tak. E4 wchodzi. Chyba E4 wchodzi. Dobra, gram E4 szybko. Tutaj. Co dalej? Kurczę, blade. Tu? 4 grozi. Tu 4 grozi. Kompletnie nie wiem, co to. Hetman D2, hetman D2. Tam jest związanie. Hetman D4. Hetman D4 i tutaj? A, i tu podstawiłem. Mało czasu mam, kurczę. Nieźle. Tu jest dobrze. Znaczy, tu jest, kurczę, dobrze. Kurczę, tu jest dobrze. Mało czasu tylko na wymyślenie dobrych ruchów, słuchajcie. Troszeczkę mało ruchów. Tak. Tutaj szybko. Tak. Tu mam też bicie na. Tutaj, tak. No nie widzę lepszych ruchów, słuchajcie. Chyba wezmę remis w ogóle, bo nie widzę. Mało czasu mam. A, no dobra, no. Nie, no słuchajcie, no wziąłem powtórzenie ruchów, bo nie widziałem tutaj, co w ogóle zagrać, nie? No kompletnie, no a punkcik, pół punkta się przyda. Ta partia wydaje mi się, że była wygrana. Zobaczcie, jak pokazuje tutaj komp. Jaka przewaga, nie? No właśnie, ja wiedziałem, że to jest lepiej. Tylko za mało czasu. Król F6 w ogóle jeszcze jest taki ruch. Ale co ten król F6 daje? No, jednak tutaj wiecie, no. Aha, poczekajcie, źle zagrałem, tak. Znaczy źle, no to wiadomo, że mogłem lepiej. Można było bić, jak widać, tak. Ale goniec E3 jeszcze mi się podoba. A hetman E3 jest. O, to bym podstawił. Prawdopodobnie bym podstawił. No dobra, 6,5 jest chyba całkiem dobrze. No, słuchajcie, z arcymistrzami taka tutaj niezła śmietanka. A ten arcymistrz to niezły koks jest, słuchajcie. To jest dobry, dobry zawodnik. Także tym bardziej jestem zadowolony. No ale tego typu ruchy, goniec F2, trzeba widzieć. Zwariowana pozycja, no naprawdę. Zwariowana pozycja. Ale szybko zerknijmy sobie, dopóki jeszcze nie ma końca turnieju. Co tam się działo? Skoczek tutaj, tak troszkę szybciej przelecę. Roszada. No, tutaj jednak bogata gra była. G5 trzeba raczej, tak czułem, że trzeba. Skoczek D4. Goniec. Król. Ok, minus jakiś minusik pokazuje koło zera. To musi być dobra czarnych.
Skoczek ecz. No dobra, B5 tam pewnie szybciej przechodziło. Wieża B8, tak, B5, tak, koniec. Okej. Dajmy kompowi trochę pomyśleć. No koło remisiku pokazuje, no ale tam się wiadomo. Czarny stoi według mnie dobrze. Tutaj, znaczy. No, to według mnie. Takie ruchy. To Carson tylko zagrywa takie ruchy w blicu. Goniec D5. ED. No, może i tak. W długiej partii wiadomo, że można inaczej tutaj pogrywać. Wieża C8. Skoczek wybił. Tak. Hetman wleciał. Nic nie robi. Wracam. Koniec turnieju. 8,5 daje pierwsze miejsce. Jakbym wiedział. Dobra, słuchajcie. Po partii nie będę już może analizował. 8 punktów dawało 18 najgorsze. No to, o, to jednak awansu by nie było. Ale jakieś tam, słuchajcie, już. Rzeczy się fajne, myślę, że działy. No 6,5 punkta w ogóle z trzema arcymistrzami do przodu. Teraz wam pokażę, bo już się pogubiłem. Już wam pokazuję, z iloma dzisiaj było do przodu. Tyle ich było. Tyle ich było. Pierwsza partia, znaczy z arcymistrzem tutaj remis. A zaraz, oni nie mają tutaj. A, nie mają. No i jem pokonany fartem, ale był. Tutaj jeden arcymistrz wygrana, o, tu przegrana, tu wygrana, kolejny wygrana, trzeci na rozkładzie, WIM-ka, a tu przegrana. No trzech arcymistrzów udało się pogonić, z jednym zremisować, też w wygranej pozycji jak widać. Dobra, ale jeszcze, no dobra, zerknijmy w takim razie, jak już jestem przy tej partii. Król G7, H4, F6, no tu czułem, że jest dobrze, no i było. Skoczek D5. Jak to każe grać w ogóle? Jak to każe grać? Goniec. Goniec G4? Nie, zaraz. Goniec G4. Co jest po goniec G4? Skoczek F6. A! To nie takie łatwe, jak się wydaje. To nie jest takie łatwe, ale jednak figura leciała. Zobaczcie. Tutaj bije, on mi bije hetmana. Wymieniam. Cyk, cyk, cyk. I skoczek jest na uwięzi, ale tu ma strzał. Jeszcze. Tu ma strzał. A to trzeba widzieć takie tasiemce, słuchajcie. No nie na takim czasie. To tylko na Kamuruś widzi takie rzeczy. Okej. Tutaj. Tutaj. Tu. G4 każe przepchać. No to jest dobra pozycja w ogóle. No to już się powtarzam. Tak. Tutaj. Każe bić na D5. ED i Hetman F7. Z takimi prostymi planami, szachuś, mogłeś grać. Ale wydaje mi się, że też. No w ogóle F4 bardzo, bardzo ciekawy ruch. To muszę przyznać, że szacun. To jest ruch godny arcymistrza na pewno. Goniec zbił na D5, E na D5. No wbicie, pionek więcej, ale to jest ostra gra. HG tutaj. Hetman F7, Hetman E6. Aha, można było spokojnie, tak? I poczekać na szacha. Znaczy na bicie i na szacha na H8. O to mi chodzi. I tutaj widzicie, że goniec fajnie ukryty jest. Taki tutaj, kurczę, patrzy skoczek z jakimś szachem. Wieża F8. No, strata chyba tempa. Bicie. F5 od razu. No tak, szachuś, co ty grasz w ogóle? To są twoje pozycje przecież. A mi się szacha zachciało dać. Myślałem, że w ogóle zagra tutaj i skoczek F6 zagra i wezmę hetmana. Dlatego tak zagrałem. Ale jak widać, to cały czas jest wszystko dobrze. Wieża C1, E4 od razu. No ale to widzicie, to trzeba też widzieć. No tak, zimna krew. E4. E4 i grozi skoczek F3 z matem i wzięciem hetmana. Po zawodach byłoby. No cóż, tym miłym akcentem może skończmy tą partię i w ogóle ten turniej. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, za kibicowanie. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego turnieju. Oby tak dalej. Życzę wam powodzenia. Trzymajcie się do następnego razu. Na razie, dobrej nocy albo dzień dobry, w zależności kto kiedy ogląda. Na razie, hej.